Na pewno będzie tu element edukacji i będziemy pokazywać, jak warto sobie poszerzyć te horyzonty, w sensie takiego no, tworzenia czy budowania takiego potencjału, tak? Ale też będzie dużo innych rzeczy, jak kultura, jak muzyka, jak element zdrowia, jak gotowanie. Dokładnie, czyli chcemy troszkę zainteresować, troszkę zainspirować, troszkę przełamać strach, czyli w pewien sposób trochę oglądać, trochę zaciekawić, a gdzieś przemycać te elementy technologiczne, żeby nie za duże porcje, takie minutowe bloki, jak sobie tam radzić z własnym palcem, i komórką, tudzież ekranem dotykowym, tak. Albo jak zarejestrować się do urzędu. No, takie smaczki byśmy chcieli pokazać. Wiek senioralny jest czasem, w którym można talent rozwijać bardzo spokojnie i bardzo, bym powiedział, w takim pogodnym i niespiesznym rytmie, co pozwala odkryć niejednemu seniorowi, że ma w sobie coś wyjątkowego. Znam takich seniorów, którzy właśnie w ten sposób zaczynają jakby nowy etap życia, że dostrzegają potencjał i go wreszcie mają czas realizować. Tato w 1989 roku zakładał Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej, bo nie można było zarejestrować związku. Wtedy po raz pierwszy wyszli żołnierze Armii Krajowej. No nie powiem, że z podziemia, ale ze swoich domów. Czasami bardzo dużym zdziwieniem, że nagle oto w tej samej klatce, piętro wyżej, mieszka człowiek, który był żołnierzem Armii Krajowej, o którym tak naprawdę sąsiedzi nawzajem nie wiedzieli. Przy okazji Gdańskich Dni Seniora najczęściej opowiada o zdrowiu dr Dagmara Biewiórkowska-Garczewska, która jest znana w środowisku seniorów, ceniona z pani doktor geriatra. Doskonały specjalista. Będziemy mówili o diecie, o aktywności, o bezpiecznej aktywności, bo to też pewnie w pewnym wieku trzeba wiedzieć, jak bezpiecznie. Co wolno, tak, co powinniśmy, a czego już może nie powinniśmy. Żeby być zdrowymi. Sprawnymi.